Arkadiusz Kasperkiewicz, Arek. Półfinał jest pewnie niedosyt, miał być finał, ale dzisiaj świetny mecz w waszym wykonaniu. No zdecydowanie, no, kończy się, można powiedzieć, na początku, można tego pucharu była przygoda, potem po wyeliminowaniu Legii, Lecha, no to już byliśmy blisko tak naprawdę gdzieś tam naszych marzeń spełnienia i dzisiaj graliśmy o pełną pulę, nie udało się, no szkoda, tak, każdy jest załamany, można powiedzieć, bo chcieliśmy osiągnąć ten finał, ale mówię, musimy skupić się teraz na kolejnym meczu w lidze, jak najszybciej osiągnąć swój cel w postaci awansu do Ekstraklasy. Smutek chyba tym bardziej, że to był naprawdę dobry mecz w wykonaniu Rakowa. No z mojej perspektywy tak. No, szkoda, że nie potrafiliśmy po prostu strzelić tej bramki na 1-0, tak? Bo mieliśmy też swoją sytuację przed utratą bramki, potem wyrównującej. Może ten mecz się by inaczej potoczył. No, z tego, co tutaj analizowaliśmy z chłopakami, ta bramka na 1-1 też decyzja sędziego dosyć kontrowersyjna mi się wydaje, więc mogliby to też potem przeanalizować sobie na spokojnie, czy nie popełnili błędu, no ale mówię, mecz się zakończył. Mamy niedosyt, ale tak jak powiedziałem, skupiamy się już na sobotnim meczu. Ostatnie pytanie o puchar, zanim spytam o ligę. Graliśmy dzisiaj z liderem Lotto Ekstraklasy. Czy zaskoczyli was dzisiaj czymś? Myślę, że nie. Mieliśmy analizę tego zespołu i tak naprawdę, no, może to śmiesznie zabrzmi, ale zagrali tak, jak się spodziewaliśmy tego. No. Strzelili bramkę, gdzieś myślę, że nasz błąd tak był zdecydowany w tej sytuacji, ale wreszcie spotkania, no po prostu wyrachowania, no strzelili bramkę na 1-0, dowieźli ten wynik do końca i są w pucharze, są w finale pucharu. Za nami niestety porażka w Mielcu, dzisiaj nie udało się awansować do finału. Jak twoim zdaniem, co będzie kluczowe, żeby w niedzielę wyjść na boisko z czystymi głowami? Myślę, że to nie będzie problem dla nas, bo każdy z chłopaków jest po prostu wkurzony dzisiejszą porażką. No, porażka w Mielcu też wyglądała tak naprawdę podobnie jak dzisiejsza. No, graliśmy dobre spotkanie, przegraliśmy. Myślę, że kwestia po prostu zresetowania głowy i skupienia się na tym, co po prostu mamy do wykonania i do dokończenia. No, zrobiliśmy już dużą część tego wszystkiego wcześniej, teraz tylko dopełnić formalności. Kilka słów do kibiców po to, aby w niedzielę wspierali was z trybun. No mam nadzieję, że będzie taka atmosfera jak na tych pucharowych meczach ostatnich, bo naprawdę fenomenalnie się gra przy takiej publiczności. Szanuję, że tak, w takiej ilości przychodzą na mecze ligowe, ale fajnie byłoby, gdyby jeszcze większą ilość ich przyszła na mecze ligowe również. Dziękuję. Dzięki.